24 pytania. Rozmowa poranka. Moim pierwszym gościem jest dzisiaj pan Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Szanowny panie pośle, no, dochodzą nas takie informacje z Brukseli, że nie, no, nie wiem, czy możemy się spodziewać pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, czy nie możemy. Przytoczę panu ostatnią wypowiedź komisarza do spraw sprawiedliwości Didiera Reindersa. Na pewno pan zna tę wypowiedź, ale słuchacze muszą się też dowiedzieć we Francji. Frankfurter Allgemeine Zeitung, pan komisarz powiedział, że no, nie można dać Polsce swojego rodzaju wojennego rabatu, czyli trochę przymknąć oko na naszą praworządność i uzasadnim to w ten sposób, jak możemy żądać od Ukrainy reform, jeżeli teraz damy Polsce swojego rodzaju wojenny rabat. I co pan na to? Niezwykle skandaliczna wypowiedź. To jest, no jednak nie wiem, mam nadzieję, że pani przewodnicząca von der Leyen będzie wyciągała konsekwencje wobec takich postaw komisarzy. Ja tylko przypomnę, że, że w sprawie polskiego KPO nastąpiło porozumienie z komisją. Polska to porozumienie wypełniła. Pani von der Leyen była obecna w Polsce, przywiozła pozytywną opinię o polskim planie odbudowy, właśnie w nawiązaniu do tego porozumienia. Wypełniamy po kolei warunki tego porozumienia. Weszła w życie nowelizacja ustawy o sądzie najwyższym, przestała działać izba dyscyplinarna, powstała nowa, właśnie trwa rekrutacja sędziów do tej izby, a więc wszystko to, do czego się zobowiązaliśmy, wypełniamy. Od kropki do kropki, że tak się wyrażę. Natomiast ta wypowiedź pana komisarza no, e, zasiewa taką wątpliwość, że ta ustawa jego zdaniem nie spełnia e, oczekiwań komisji. E, nie znam tych, tych oczekiwań, czy samego pana komisarza, i zawiera drugi wątek, jeszcze bardziej bezczelny, e, mówiący o tym rabacie wojennym. Pan komisarz ma przecież wyobrażenie, Jaką, jaką skalę pomocy, jakiej skali pomocy Polska udzieliła Ukrainie i ciągle jej udziela, że tak naprawdę jest kluczem do tego, że Ukraina trwa i walczy. Przyjęła ponad 2 miliony u, u, uchodźców, finansuje ich z własnych środków, bo te pieniądze, które przekazała Komisja Europejska, to są pieniądze marginalne, można powiedzieć. I pan komisarz ośmiela się mówić o jakimś rabacie wojennym. Absolutnie. No, najwyraźniej. Rozdziela te dwie rzeczy. Co innego praworządność, co innego wsparcie dla Ukrainy. Pani redaktor, jeszcze raz powtórzę. Wywiązujemy się od kropki do kropki z porozumienia, które zostało chyba w przytomności umysłu pani przewodniczącej komisji zawarte. Więc to nie może być tak, że Umawiamy się w, 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 w jakiejś sprawie, natomiast każdy pojedynczy członek komisji za chwilę będzie mówił, że to albo tamto w tym porozumieniu mu się nie podoba. No za chwilę. Absolutnie, jeszcze... absolutnie nie tak powinny wyglądać relacje pomiędzy instytucją, jaką jest Komisja Europejska a krajem członkowskim. Co absolutnie fi... skandaliczna pod każdym względem wypowiedź pana komisarza Reindersa. Mam nadzieję, że pan premier będzie domagał się od pani, od pani von der Leyen po prostu doprowadzenia do pana komisarza do porządku. Panie pośle, jeszcze chciałam jedną, o jedną wypowiedź pana komisarza spytać. Otóż pytany przez dziennikarza Frankfurter Allgemeine Zeitung, czy kwestia pomocy finansowej dla krajów, którzy, które przyjmują uchodźców powinna być teraz priorytetem, odpowiedział. Są inne sposoby wspierania państw członkowskich, które przyjmują uchodźców i to właśnie robimy. I chciałam pana spytać w takim razie, jakie to są sposoby? No właśnie nie wiem, jakie to są sposoby. To znaczy, generalnie komisja ma taki pomysł, żeby kraje członkowskie finansowały uchodźców z pieniędzy, które tym krajom zostały przyznane na inne cele. Innego pomysłu, innego pomysłu nie ma, choć doskonale wiemy, że, 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 że wcześniej, w 2015 roku, wtedy kiedy była ta fala uchodźcza z Afryki Północnej. 6 miliardów euro w kolejnych transzach dla Turcji się znalazło, bo Turcja postawiła się bardzo ostro, że albo wypuści te półtora miliona ludzi, które ma w, w obozach przejściowych, albo Unia będzie za nich płacić. Nie wiem, być może my powinniśmy skłaniać Ukraińców do, do, do wyjazdu do Europy Zachodniej. Wtedy być może komisja byłaby dla Polski łaskawsza. Panie pośle, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł powiedział, że intencją brukselskich elit jest kolonialny status Polski, jako państwa, które jest rynkiem zbytu dla bogatych państw Unii Europejskiej i źródłem taniej siły roboczej. I tu cytat z pana Warchoła: Unia najchętniej widziałaby Polaków w roli zbieraczy szparagów, a Polskę jako uzależnionego od niej odbiorcy łaskawie przyznanych unijnych funduszy. No, chciałam pana zapytać, czy to jednak nie jest przesada, żeby formułować tego typu stwierdzenia? Czy też może się pan zgadza z panem ministrem Barchołem? Ja, panie, no, każdy ma prawo do, do swojej oceny tego, co, co robi Unia Europejska w stosunku do, 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 do Polski. Ja tutaj nie, nie będę tego, tego prostował, natomiast no, nie ulega wątpliwości, że, że Komisja Europejska, w szczególności niektórzy komisarze, Próbują prowadzić jakąś swoją wojnę z polskim rządem, i to widać bardzo wyraźnie. Mam tu na myśli panią komisarz Jurową czy pana komisarza Reindersa. To są moim zdaniem postawy nie do zaakceptowania. I jeszcze raz powtórzę: mam nadzieję, że pan premier Morawiecki będzie domagał się od pani. P Przewodniczącej von der Leyen powściągnięcia tego rodzaju wypowiedzi, bo jeżeli mamy stanowisko całej komisji w odniesieniu do polskiego KPO, no to nie może być tak, że kto raniej w stanie, będzie teraz na wyścigi podważał to porozumienie i, i, i szukał przysłowiowej dziury w całym. A tak to wygląda na razie. Panie pośle, a jak w tej chwili wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej? Pojawiły się takie sugestie, że Unia by chciała, żeby kraje jakoś tak się dzieliły zapasami gazu, który zgromadziły, no żeby każdy, no ci, którzy no nie byli dostatecznie zapobiegliwi, mimo wszystko z powodu wojny nie... No, mieli, mieli jakieś zabezpieczenie czy to prawda? Znaczy, pani redaktor, zapewne będą toczyły się, się rozmowy w tej sprawie, my, my, znamy różne wersje komunikatur w tej sprawie, ale rozumiem, że, że, że to będą debaty na poziomie Rady Unii Europejskiej, właściwych ministrów. Jakieś ustalenia zapadną, to znaczy ja słyszałem o tym, że są takie sugestie, że kraje przedstawią. Po prostu nadwyżki gazu, jakie ewentualnie mogą mieć jesienią i zimą tego roku i jeżeli chodzi o te nadwyżki, to. A tymi nadwyżkami były... by się dzieliły, rozumiem. Mhm. Tak, to znaczy nie tyle dzieliły, tylko po prostu sprzedawały mhm. je krajom, które tego potrzebują. Więc jeżeli to by było w takiej formule, to być może jest to do, do, do przyjęcia. No w każdym bądź razie, jeżeli to jest reakcja na, na spodziewane problemy Niemiec. To moim zdaniem Niemcy na, na, na początku muszą uporządkować własne podejście do, do potrzeb energetycznych, no bo, 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 bo wygląda na to, że są w jakimś totalnym chaosie. Ja oczywiście zakładam, że, że Rosja jednak Niemcom ten gaz będzie dostarczała, bo przecież. Tak pojawiła gruby, się taka ale... informacja już teraz, że, że jednak Nord Stream 1 zostanie uruchomiony po ja, okresie Panie, konserwacji. Ja, ja, ja oczywiście nie jestem tego co do tego aż tak mocno przekonany. Rosja zapewne będzie grać tym gazem, powodować niepokój w Niemczech. To jest element polityki rosyjskiej, wojny hybrydowej, którą Rosja toczy z zachodem, więc ta niepewność ca cały czas zapewne będzie. Natomiast Niemcy muszą się uporządkować wewnętrznie, ponieważ no nie może być tak, że e, e, przedstawiają swoją sytuację jako dramatyczną, e, jeżeli chodzi o, o gaz, i jednocześnie e, zamykają trzy elektrownie e, atomowe, które, mogą, które są znaczące, jeżeli chodzi o niemiecki, e, niemiecki miks energetyczny. Co więcej, e, oszukują własną opinię publiczną, mówiąc, że muszą te elektrownie za zamknąć. Ponieważ nie ma do nich paliwa jądrowego. Natomiast zarządzający tymi elektrowniami twierdzą, że już na wiosnę przedstawili alternatywne kierunki zdobycia tego paliwa, tylko rząd się na to nie zdecydował. Więc no nie może być tak, że Niemcy domagają się pomocy ze strony całej Unii Europejskiej i z drugiej strony destabilizują swój, swój, swoją energetykę absurdalnymi wyłączeniami. Więc Najpierw niech Niemcy uporządkują swoje sprawy wewnętrzne, a później domagają się od pozostałych krajów Unii Europejskiej solidarności. Ja tylko przypomnę, że Niemcy teraz podkreślają czy odmieniają solidarność energetyczną przez wszystkie przypadki, zresztą zapisaną w traktacie lizbońskim, przypomnijmy. Natomiast no, przez lata, kiedy my powołując się na tą solidarność, zwracaliśmy uwagę, że to co robią z Rosjanami, jeżeli chodzi o o Nord Stream 2 to jest łamanie tej solidarności, to jakoś na, te, na to nie było specjalnej reakcji. Niemcy się temu nie specjalnie się tym nie, nie przejmowali, twierdzili, że, że to jest projekt komercyjny, w związku z tym nie są w stanie mu, mu przeszkadzać. Chciałam jeszcze spytać o sytuację na rynku węgla, no bo okazuje się, że tak naprawdę w wyniku embarga to Polska ma największe kłopoty z węglem. Nie wiadomo, czy po prostu tego węgla będzie dostateczna ilość na zimę, a jak to wygląda w innych krajach unijnych? Znaczy pani redaktor, wszyscy, którzy mają elektrownie węglowe, mają kłopoty z węglem. Polska jest w tej szczęśliwej sytuacji, że... Ciągle ma działające swoje kopalnie, i w związku z tym ta część związana z energetyką jest załatwiana bez problemów. Natomiast rzeczywiście my mamy inną strukturę, jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe. Bardzo duża część gospodarstw domowych rzeczywiście korzysta, korzysta z węgla, jeżeli chodzi o ogrzewanie. Na zachodzie jest to zupełnie inaczej. No I stąd takie Czyli to zapotrzebowanie. nasz problem jest tak naprawdę. Tak, to jest generalnie polski indywidualny problem, ale on jest spowodowany także tym, że oczywiście zapotrzebowanie na węgle w sytuacji embarga już unijnego, które wchodzi w sierpniu. Wszystkie kraje europejskie poszukują węgla. Kraje Europy Zachodniej poszukują węgla dla energetyki no, tej zawodowej. Natomiast my głównie poszukujemy węgla właśnie dla gospodarstw domowych. A ponieważ duża część z nich rzeczywiście ogrzewa swoje mieszkania, domy węglem, więc to zapotrzebowanie jest duże. I myślę, że, że to co, o czym wczoraj zdecydował rząd, ta formuła po prostu wsparcia tych gospodarstw domowych ogrzewających domy węglem kwotą 3000 tysięcy złotych jest po prostu formułą szczęśliwszą, bo zdejmuje część presji na rynek. Wcześniej ta, ta cena, o której mówiliśmy, no ona była z oczywistych względów atrakcyjna, ponieważ stanowiła jedną trzecią ceny rynkowej mniej więcej. Więc wszyscy chcieli się ustawić w tej kolejce po węgiel. No przecież doskonale wiemy, że część gospodarstw domowych ma zapasy węgla. Węgiel na tą zimę nie jest im potrzebny. Więc w sytuacji wprowadzenia dotacji oni z tej kolejki się już wypiszą. Więc myślę, że ten popyt spadnie. No i w związku z tym nie będzie problemów z zaopatrzeniem węgiel. Oczywiście trudno się dziwić ludziom, że... że Starają się o, o, o ten tańszy węgiel, to, 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 to oczywiste. Są Nikt zapobiegliwi. Nie, jakby... nie wiadomo, co będzie tak. dalej. Nie, no więc ja się absolutnie temu nie dziwię. Natomiast no, rzeczywiście, w związku z tym, że, że w Polsce tych gospodarstw domowych to są setki tysięcy, jeżeli nie miliony, to ten popyt jest olbrzymi i trzeba go zaspokoić w przeciągu najbliższych paru miesięcy. Więc ta presja jest, ale to rozwiązanie wczoraj przyjęte. Mam nadzieję, że Parlament jest szybko także przyjmie. Prezydent podpisze. Jest zdecydowanie szczęśliwsze, bo jeszcze raz powtórzę, zdejmuje z rynku część popytu na węgiel, ponieważ ci, którzy te zapasy mają, skorzystają z dotacji, a w kolejce po węgiel się nie ustawią. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był pan Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam.